Rozpoczynamy ostatnią odsłonę meczu. Od wyniku 69-55. A ja się teraz spytam o rok starszych chłopców z rocznika 99. Czy wy w tamtym roku graliście na podobnym poziomie? No nie ma łatwych pytań. Trudne pytanie. Myślę, że oni mogą powtórzyć was sukces i zdobyć mistrzostwo Śląska w tym roku. To co tak, ale chyba poziom prezentowaliśmy wyższy. Jednak ta liga była wyższa. 99 rocznik mocniejszy, a ja słyszałem, że jednak 2000 jest mocniejszy na Śląsku. I w Polsce nawet. Kto dzisiaj wygra? Zdrowa! 69-55, 14 punktami prowadzi Dąbrowa, a przy piłce Chorab, który na co dzień gra w roczniku starszym. Ja tutaj na prośbę kibiców filmuję szóstkę. Trudno do zatrzymania Chorab dzisiaj. 16 punktów. Trzeba teraz wrzucić piąty bieg. Kłaczek. Pustelnik. Ładne podanie. Kłaczek Kacper, pierwszy nieskuteczny, pomóżmy mu. Koledzy pomagają i Kacper nie trafia. Ile masz, Pauli? Pauli, ile masz? 4. Siedem. Drugie spotkanie nowego trenera, rocznika 2000. Trener się nazywa jak? Pierwszy mecz Cinciała przegrał po dogrywce z Mostem Katowice. I teraz debiut, jego pierwsze zwycięstwo. Nie wiem, jak to będzie uczcił. No słuchaj. Wiara czyni cuda, my wierzymy, że Pogoń to nadrobi, ale będzie piekielnie trudno. Tak mi się zdaje, że zawodnicy dominowani mają więcej dynamiki, więcej skaczą. I najskuteczniejszy strzelec w Lidze Śląskiej, kolejne punkty, z Zabrzem rzucił 40 punktów, dzisiaj już ponad 30, ale co z tego, jak Pogoń przegrywa? 75-59. Dąbrowa będzie walczyć o pierwszą trójkę na Śląsku. Konrad teraz chodzi. Radę Chorab wyprowadzę. Co ty nie stojąc? Czyż będą następne punkty? Ale rzeczywiście. Oj, niestety. 13 zbiera. Nie,
Przecież 14 punktów do odrobienia to tylko 7 koszy. To nie jest wiele. Na boisku pojawił się Gumulak. Szkoda, że zawodnicy z Dąbrowy nie jeżdżą na turnieje ogólnopolskie. Wtedy nie wiemy, jaką siłę prezentują, ale może w końcu pojadą gdzieś. Time out. Więcej, dokładnie. W ataku jest znowu. Leci cały czas ten jeden.